Gościem na naszym stoisku jest tym razem pan mecenas Janusz Bielski, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki, która jest właścicielem tego pięknego obiektu, w którym właśnie organizują się targi. Chyba możemy być wszyscy dumni z tego obiektu, prawda? No rzeczywiście, udało nam się skończyć coś, o czym marzyliśmy. Trwało to parę lat. Dzisiaj mamy finał. Że finał, który nie jest zakończeniem tych naszych pomysłów, bo uważamy, że poza tą doskonałą, nowoczesną halą zrobimy więcej. Ta część Łodzi powinna być częścią targową. Dzisiaj jest to imponujący początek, imponujące targi, ale to wszystko jeszcze przed nami. To podobno najnowocześniejszy obiekt w Polsce, a niektórzy mówią, że i w Europie. Tak, to będzie najnowocześniejszy obiekt w Polsce. Część internetowa, tak zwanej targów wirtualnych dopiero przed nami, to dopiero zaczynamy. Będą to targi, które nie tylko można będzie odwiedzać, widzieć, rozmawiać na miejscu, ale rozmawiać poprzez internet, łączyć się z wystawcami, na odległość zawierać kontrakty, także duża nowoczesność i rzeczywiście to się Łodzi udało. No to panie mecenasie, w takim razie można powiedzieć, że nasze stowarzyszenie INTV jest nie tylko pionierem, ale jest w tak zwanym mainstreamie tych zamierzeń, które ma spółka targowa, czy tak? No więc tak, bardzo się cieszę, że państwo tutaj z tą częścią końsko-jeździecką jesteście, dlatego że to też jest moja pasja i myślę, że przy kolejnych imprezach o podobnym charakterze część poświęcona turystyce konnej będzie prezentowana na kolejnych targach. Bardzo serdecznie dziękuję, że pan mecenas znalazł chwilkę czasu, żeby z nami porozmawiać i żeby przede wszystkim internautom przedstawić ten wspaniały obiekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję i do zobaczenia.